Zakład Usług Komunalnych odpowiedzialny za bieżące utrzymanie miejskich traktów sukcesywnie usuwa uszkodzenia w nawierzchni ulic powstałe w wyniku zimy. Pogoda dopisuje, więc niebawem należy się spodziewać rozpoczęcia pilnych remontów poprawiających zarówno stan, jak i bezpieczeństwo ulic miejskich. Firma Gladpol zajmie się naprawami nawierzchni asfaltowych i nieasfaltowych, zaś Mal Dróg malowaniem poziomym i pionowym ulic. Natomiast Zakład Usług Komunalnych, który z ramienia miasta odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie miejskich traktów, nie czekając na wejście obu powyższych firm, we własnym zakresie już w lutym asfaltem na zimno łatał dziury, wylewając na nie 6 ton asfaltu. Każdy z naszych mieszkańców widzi, że ta zima już troszeczkę inaczej wygląda, że to nie przychodzi, że wiosną robimy przegląd dróg wiosenny, ponieważ wiosna niejednokrotnie w połowie stycznia się zaczyna i trwa przez 2-3 tygodnie czasu i na bieżąco nasze służby już odnotowują ubytki w jezdniach, gdzie dokonujemy bieżących napraw. I to nie czekamy do wiosny, tylko na bieżąco do momentu rozstrzygnięcia nowego przetargu w danym roku na bieżące utrzymanie dróg naszymi służbami te dziury łatamy. I oczywiście teraz też w tym okresie czasu najbliższym zrobiliśmy przegląd tych dróg, zlokalizowaliśmy wiele dziur, gdzie one występują, zostały one zaznaczone, już w niektórych miejscach ponacinane i w najbliższym czasie one będą wyjmowany asfalt z tego, czyli frezowanie, jeżeli będzie wymagało tego lub rozbijanie tej nawierzchni i na nowo kładzione nowe łaty. Gladpol zajmie się kompleksowymi naprawami nawierzchni głównych arterii Tczewa. Gdzie będą prowadzone prace? Czy może pan dyrektor wskazać takie ulice najbardziej newralgiczne, gdzie po prostu wymagają napraw? To wiadomo, to są główne arterie miasta, takie wlotowe do miasta, gdzie mówimy Armii Krajowej, Wojska Polskiego, ale też również Żwirki. Ale to nie jest tak, bo to są wszystkie ulice w mieście, które wymagają. Jeżeli to jest nawet mniej uczęszczana ulica, a wymaga naprawy, jest tylko kwestia kolejności rozpoczęcia. Najpierw te główne ciągi przelotowe, a następnie kolejne poboczne drogi również będą naprawiane. Tylko na bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych w tym roku ZUK przeznaczy około 280 tysięcy złotych.